Dawno nie miałem żadnego brania. Jak nie próbujesz, to co masz mieć? Te, co mi się podobają, to ja im się nie podobam. A te, którym ja się podobam, to mi jakoś się nie podobają. Mój kumpel podchodzi do takiej, co się oduśmiechnęła. I od razu mówi, o co chodzi. Najczęściej dostaje w pysk. Ale raz na 10-20 razy... sukces. Spotkałem ostatnio małego. Gadał coś o jakiejś małolacie. Coś słyszałeś? Nie. A co? Słodka cipka. I że przez to lepszy jest dla swojej starej, no wiesz, nie kłóci się, grosza nie skąpi, że niby taki kurwa dobry. Przez wyrzuty sumienia. Tragedia normalnie. Jakbyś nie zrobił, zawsze źle. Wracaj do nauki, rozumiesz? Gdzie ty idziesz? Jesteś niepoważna! Przepraszam, wiesz może jak włączyć ten rowerek? Tak, spoko. Super. Uważaj, dziadek! Bo będzie wypadek. Dzięki. Cześć! Siadaj. Podwiozę cię. Ale my się nie znamy. Zbyszek jestem. Siadaj, bo będzie padać. Anna. Na wszelki wypadek. Jakby jeszcze padało.
Cześć. O, starszy pan. No cześć. Widzę, że nadajemy na tych samych falach. Na tych samych? A dlaczego? Te same dni, ta sama pora. Tylko tyle? Dobra jesteś. Słucham? Może pójdziemy coś razem zjeść? Nie rozumiem. Lubisz krewetki? Wege. To możemy pójść na wege. Skąd ten pomysł, że w ogóle razem gdzieś pójdziemy? Ponieważ ja bardzo zapraszam. Nie pożałujesz. Nie chcę niczego żałować, ani nie żałować. Czasik? A co ty robisz tak na co dzień? Uczę się, chcę mieszkanie wynająć. O, to mógłbym ci pomóc. Tak? Przepraszam. Za 15 minut? Dobra. Dobra, powiem, żeby schodzili. No. Słuchaj, za chwilę będą. To, co potrzebne, weźcie na górę, a reszta może zostać na dole. Mhm. Mogą zaczynać. Jak coś powiedz, że ja za chwilę będę. Dobra, na razie. Moglibyśmy się pokumplować. Tak wiesz, niezobowiązująco. Tylko, że ja chciałam bardziej porozmawiać. Porozmawiać też można. W razie czego masz mój telefon, jak coś to dzwoń. O, bursztyn. Jest twój. Dla zastygłych w nim rzeczy zatrzymał się czas. Żeby ta chwila trwała wiecznie. Chciałeś już kiedyś zatrzymać czas? Kiedyś tak.
Ty jesteś niepoważny. Jeszcze będzie lato. Dzieci? Jakie dzieci? No jak są ludzie, to są dzieci. Można je wozić w wózeczku. Fajnie jest wybierać ubranka. No nie wiem. Kiedyś pomagałam przy dzieciach i było super. Nie chciałeś mieć dzieci? Chciałeś? Jeszcze nie myślałem tak o tym. Czegoś napić. Jedziemy na stację benzynową. Weź mi wodę i sobie co chcesz.
Powiesz mi bajkę? Oddawaj klucze! Ale to nie jest tak. Ja jestem jego córką. Co ty mówisz? Klucze! A teraz to możecie się bawić już dziadka i wnuczkę. Masz może zdjęcie swojej matki? To przez ciebie to wszystko. Dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałaś?